Dzień dobry, witam Państwa wszystkich na dzisiejszym naszym wykładzie poświęconym Innocentemu IV i prawnemu opisaniu teokracji papieskiej w średniowieczu. Innocenty IV, nazywający się, zanim został papieżem, Zinibaldo Fieschi, jest to postać urodzona w roku 1195. Zmarły w roku 1254 papież rzymski w latach 1243-1254. I powiem tak, Innocenty IV jest to postać w jakiś sposób z punktu widzenia historiografii i nauk historycznych nieszczęśliwa. Funkcjonuje całkowicie w cieniu wielkiego papieża Innocentego III. I jest traktowany w literaturze jako taki jakiś jego, no nie wiem, asystent, prawda, no ktoś, kto tam no, dokonał, można powiedzieć, prawnego opisania i kodyfikacji wszystkiego tego, co Innocenty III napisał, zrobił i powiedział, ale który jakby sam z siebie wiele nie wniósł. I do tego stopnia ten Innocenty IV gdzieś poszedł w zapomnienie, że napisano o nim zaledwie jedną książkę, w języku hiszpańskim Santiago Panizo Orallo, osoba prawna i fikcja, właśnie o nauce kanonicznej Innocentego IV, czy właściwie nawet nie jeszcze papieża, tylko Zinibaldo Fieschiego, o koncepcji korporacji. Napisana na temat samego pontyfikatu Innocentego IV znam zaledwie jeden artykuł naukowy, a tak poza tym to funkcjonuje on jako opisany w najgorszym przypadku na kilku linijkach, w najlepszym na dwóch, trzech stronach, taki bym powiedział, pontyfikat po Innocentym III. Jest to pogląd, z którym osobiście się zupełnie nie zgadzam. Chociaż patrzę być może na problem Innocentego IV nieco inaczej, niż patrzą na to osoby duchowne i specjaliści od prawa kanonicznego, którzy przede wszystkim traktują go jako takiego no, wielkiego podsumowującego wcześniejszy pontyfikat Innocentego III. Jako politolog z wykształcenia, a co nieco jest też historyk prawa, no a przede wszystkim historyk myśli politycznej, no postrzegam Innocentego IV jako jednego z najwybitniejszych myślicieli późnego średniowiecza, absolutnego nowatora, jeśli chodzi o pewne koncepcje prawno-polityczne, bez którego nie da się zrozumieć pewnych późniejszych procesów prawno-politycznych, który zrzucił dwie zupełnie nowe koncepcje prawno-polityczne, które w jego czasach nie do końca i nie zawsze zostały zrozumiane, dlatego że w moim przekonaniu był to papież w jakiś sposób, który urodził się za wcześnie. To znaczy wystąpił z pewnymi projektami, pewnymi koncepcjami prawno-politycznymi w epoce, w której nie zostały one zrozumiane i nie mogły być jeszcze zrozumiane i które no, gdzieś po 150-100 latach zaczęły funkcjonować w świadomości prawno-politycznej Europejczyków. Dlatego jest to myśliciel ważny, bo z pewnością wskazujący już na nową epokę, a konkretnie na początki nowożytnej koncepcji państwowo-politycznej. Innocenty III, wtedy jeszcze piszący jako Zinibaldo Fieschi, jest autorem wielkiej księgi pod tytułem Komentarz do pięciu księg dekretałów. No i to jest, bym powiedział, wielka księga, która z jednej strony świadczy o wielkości intelektualnej tego przyszłego papieża, a z drugiej strony ugruntowała fatalną dla niego pozycję asystenta Innocentego III. Dlaczego? Dlatego, że komentarz do pięciu ksiąg dekretałów jest to komentarz do pism znanego nam już Innocentego III. I to ugruntowało pogląd, że jest on takim glosatorem kodyfikującym doktrynę Innocentego III, który nie wniósł tutaj właściwie wiele nowego.
Po pierwsze, nie jest to prawda, bo wniósł. Cóż takiego tutaj w tych komentarzu do pięciu ksiąg dekretałów możemy znaleźć? Po pierwsze, to dotyczy to problem, którego dotyczy wspomniana przeze mnie książka, osoba prawna i fikcja, pojęcie osoby fikcyjnej. W nauce prawa współczesnej, szczególnie tej, która bazuje na nauce anglosaskiej i niemieckiej, mówi się, że pojęcie osoby prawnej, czyli tak zwanej osoby fikcyjnej, czyli przedsiębiorstwa, korporacji, instytucji, która posiada uprawnienia prawne, może być właścicielem, może sprzedawać, być podmiotem gospodarczym i tak dalej, mimo że nie jest to żadna konkretna osoba. Niemcy twierdzą, że koncepcja ta powstała w Niemczech w XIX wieku. Świat anglosaski twierdzi, że powstało to w momencie powstawania wielkich korporacji w świecie nowożytnym w Anglii. No, a tymczasem prawda jest taka, że koncepcja osoby prawnej powstała w średniowieczu i została stworzona właśnie przez Zinibaldo Fieskiego, który w swoich komentarzach do pięciu ksiąg dekretałów opisał Kościół katolicki jako osobę fikcyjną, czyli jakbyśmy się powiedzieli, jako osobę prawną. I Kościół katolicki jako osoba prawna, bez względu na zmieniające się tutaj osoby, które nie mogą dziedziczyć, ponieważ nie mogą przynajmniej legalnie mieć potomków, a więc nie mogą dziedziczyć, że w takiej sytuacji dziedziczy instytucja kościoła. I można mówić o osobie prawnej w postaci kościoła jako wielkiej korporacji, osoby prawnej, a można również mówić o poszczególnych kościołach, diecezjach czy parafiach, czy zakonach, jako mniejszych osobach prawnych, które również posiadają takie prawa jak dziedziczenie, posiadanie, prawo sprzedania czegoś. Może być osoba prawna nosicielem przywilejów, na przykład podatkowych i tak dalej. Współczesne pojęcie korporacji niczym nie różni się od tego, co Zinibaldo Fieschi opisał w komentarzu do pięciu księg dekretałów. I całe prawo korporacyjne, cokolwiek by tam potem Anglicy i Niemcy mówili, że to jest ich pomysł gdzieś tam z XVII czy z XIX wieku, jest oczywiście nieprawdą, ponieważ sam pomysł jest właśnie Zinibaldo Fieschiego. Skąd ten pomysł i dlaczego on był taki ważny? Dlatego, że pamiętajmy, że to jest wiek XIII i cały czas trwa jeszcze ta dyskusja pomiędzy papiestwem a cesarstwem dotyczącym tego, czy Kościół jest niezależny od władzy doczesnej, czy władcy doczesni posiadają prawo nominacji biskupów, czyli tak zwany spór o inwestyturę itd., itd. Czy dobra kościelne są dobrami kościoła, czy też są dobrami, które władcy przekazali i mogą odebrać kościołowi. Czyli, że tak powiem, czy cały problem, czy władza kościelna jest oddzielna, autonomiczna w stosunku do władzy doczesnej. I w tej polemice Zinibaldo Fieschi tworzy koncepcję Kościoła jako osoby prawnej, a więc instytucji, która bez względu na zmieniające się osoby jest właścicielem rzeczy, własności, podmiotem praw i tak dalej, a więc jest niezależna od państwa. Jest to niezwykle ważny element jurydyzacji reformy gregoriańskiej, która polegała na oddzieleniu prawnym kościoła od państwa, duchownego od władcy świeckiego, majątku kościelnego od majątku księcia, grzechu od przestępstwa itd., itd. Czyli to wszystko zostaje opisane właśnie przez Zinibaldo Fieschiego jako osoba prawna. Również osobami prawnymi, które Zinibaldo Fieschi opisuje, są uniwersytety. Uniwersytet też nie wiąże się z konkretną osobą rektora, tylko jest instytucją, która może trwać, nie wiem, 700 czy 1000 lat istnieć i mieć w tym czasie, nie wiem, 200 rektorów, prawda, po drodze, którzy nie dziedziczą
po sobie ani władzy, ani własności, ale taki uniwersytet jest traktowany jako osoba prawna, która posiada uprawnienia do posiadanych budynków, posiada przywileje, na przykład jakieś tam, nie wiem, podatkowe, zakaz wejścia na teren uniwersytetu, nie wiem, gwardzistów królewskich bez zgody rektora i tak dalej, i tak dalej. Zresztą po dzień dzisiejszy uniwersytety takie uprawnienia posiadają, jak na przykład niemożność wtargnięcia policji na teren uniwersytetu bez zgody rektora. Także to jest, wszystko bym powiedział, znajduje się opisane właśnie w tym komentarzu do 5 księg dekretału. Drugi ważny element, który się w tej księdze zostaje opisany, jest to opisanie władzy papieskiej. I opisanie to następuje, rzeczywiście, tutaj trzeba przyznać, Zinibaldo Fieschi jest kontynuatorem Innocentego III, pracuje na jego dekretałach, jest jednym z autorów włączenia 300 z tych dekretałów w ogóle w skład źródeł prawa kanonicznego. I tu rzeczywiście można powiedzieć, no, stanowi on, bym powiedział, takie no, prawną podbudowę, prawne uzasadnienie do działań Innocentego III, i to wszystko zostaje opisane, ujęte w postaci logicznego ciągu norm prawnych. Władza papieska zostaje opisana jako całkowita w Kościele i całkowita nad światem doczesnym, przy czym późniejszy Innocenty IV, papież posiada pełnię władzy bezpośrednio w Kościele, podczas kiedy nad światem polityki kieruje za pośrednictwem instytucji cesarza. Z ciekawostek, które zawierają się w tych uprawnieniach papieskich opisanych przez Zinibaldo Fieschiego, jest ciekawa, taka bym powiedział, nadzwyczajna władza papieska, a mianowicie papież może dokonać dyspensy od litery biblijnej. To jest taka ciekawostka. Ale generalnie, ogólnie, koncepcja Zinibaldo Fieschiego nie jest specjalnie teokratyczna. Ciekawą rzeczą charakterystyczną jest podkreślanie elementu, którego Innocenty III nie podkreślał, a mianowicie faktu, że władza cesarska pochodzi od ludu rzymskiego, czyli pochodzi od elektorów. Innocenty III wyraźnie ten element marginalizował, wskazując na uprawnienia papieskie w stosunku do cesarstwa. Podczas kiedy Zinibaldo Fieschi jakby no, wraca do tego źródła, że władza cesarska pochodzi od elektorów, a papież najwyżej posiada prawo egzaminowania i prawo weta, jeśli się okaże, że kandydat wybrany przez elektorów no, generalnie nie nadaje się z punktu widzenia interesów Kościoła. Czyli można powiedzieć, że ja bym tak się nie zawahał powiedzieć, że będąc w 1243 roku wybranym na papieża Innocentego IV, to aż do tej pory Zinibaldo Fieschi jest raczej takim, bym powiedział, no, prezentuje się jako taki preliberał, który specjalnie nie eksponuje uprawnień papieskich w stosunku do państwa i sfery politycznej. Wskazuje na silny taki element, bym powiedział, samorządowo-korporacyjny w postaci tych wszystkich korporacji, tych osób fikcyjnych, prawda, i tak dalej. Sytuacja ulega dość szybkiej zmianie po wyborze na papieża i przyjęciu imienia Innocentego IV. Dlaczego? Dlatego, że aż do tej pory mamy do czynienia z kanonistą, który sobie, można powiedzieć, siedzi zamknięty nad swoimi problemami prawnymi i który nagle staje się no, głównym graczem politycznym już jako papież, no i musi w takiej sytuacji no, nie tylko działać politycznie, ale również uzasadniać różne swoje decyzje za pomocą prawa kanonicznego, wnosząc duży wkład własny w rozwój tegoż prawa kanonicznego. I bym powiedział tak, w ciągu swoich 12 lat panowania na stolicy Piotrowej, Innocenty IV doszedł do wniosku, że u Innocentego III możemy wskazać na dwa zasadnicze błędy w formułowaniu ocen dotyczących cesarstwa.
Pierwszy błąd ma charakter personalny, a drugi błąd ma charakter strukturalny. O cóż chodzi? Umierając, Innocenty III wskazał jako kandydata na cesarza młodego wtedy władcę Sycylii, Fryderyka II Hohenstaufa, często zwanego Stauffem, dlatego że Włosi mieli problem z wymówieniem takiego długiego w niemieckiego nazwiska Hohenstauf, więc skracali do Stauffa. Fryderyk II został naznaczony na cesarza przez Innocentego III i zgodził się wtedy, młody kandydat zgodził się wtedy na wszystkie postawione mu przez papieża warunki. Podpisał, można powiedzieć, taki coś w rodzaju kontraktu koronacyjnego z Innocentym III, gdzie zobowiązywał się do służenia Kościołowi, gdzie zobowiązywał się do szanowania wszystkich praw nabytych Kościoła, zarówno własnościowych, prawnych przywilejów, podatkowych, związanych z nauczaniem, ewangelizacją i wszystko. Czyli można powiedzieć, że Fryderyk II podpisywał wszystko, co papież mu dał, prawda, byle tylko zostać cesarzem. Mało tego, służył nawet papieżowi do mszy świętej odprawianej przez papieża, także uchodził za idealnego cesarza. Sam Innocenty III nie zdążył już koronować z powodu swojej nagłej śmierci Fryderyka II na cesarza. Zrobił to jego następca bezpośredni, Honoriusz III. No i w momencie, kiedy to zrobił, Fryderyk II zmienił całą swoją politykę o 180 stopni. Mówiąc wprost, okazało się, że Fryderyk II był oszustem, który podpisał wszystko, co mu dawano do ręki, do podpisania, byle zostać cesarzem, a w momencie, w którym tym cesarzem został, podeptał wszystkie absolutnie swoje zobowiązania. Dlatego też rozpoczął gwałtowne prześladowania Kościoła na Sycylii i w cesarstwie, dążąc do likwidacji autonomii Kościoła, no i przede wszystkim dążąc do zjednoczenia w swoich rękach zarówno cesarstwa, tego nazwijmy zasadniczego jego ziem, czyli ziem północnych, niemieckich, z Sycylią. A ponieważ po drodze były miasta włoskie, lombardzkie i państwo kościelne, to Fryderyk II wcale nie krył się z tym, że ma zamiar dokonać aneksji tych ziem i stworzenia wielkiego cesarstwa z połączonych ziem niemiecko-włoskich. W tym celu rozpoczął szereg działań wojennych. Jego flota zaatakowała statki papieskie wiozące kardynałów tam na jakiś synod do Rzymu. Kilkunastu kardynałów zostało porwanych, uprowadzonych i więzionych było na Sycylii. To oczywiście spowodowało, że papież Honoriusz III, a następnie jego następca Grzegorz IX, zwrócili się przeciwko Fryderykowi II Stauffowi. Grzegorz IX ogłosił jego, uwaga, najpierw ekskomunikę, depozycję, a ostatecznie ogłosił go antychrystem, co wiązało się, nazwijmy to, z barwnym życiem Fryderyka II, który stworzył sobie swój własny taki orientalny harem na Sycylii. No i bym powiedział, trudno raczej nazwać go władcą chrześcijańskim, ale nie przyniosło to wszystko skutku. I w takiej sytuacji papieżem zostaje Innocenty IV, który wydaje Fryderykowi II wielką wojnę, angażując do tej wojny wszystkie państwa europejskie, chrześcijańskie, które się tylko dało, która się zakończyła w roku 1250 śmiercią Fryderyka II i klęską opcji cesarskiej. Czyli można powiedzieć, że Innocenty IV doszedł do wniosku, że Innocenty III pomylił się, wskazując kandydata na cesarza. Ale w czym jest problem? Mianowicie Innocenty III, jak sobie spojrzymy na jego pontyfikat i na to, że wskazywał ciągle innego kandydata na cesarza, odbierając władzę temu, któremu właśnie przekazał, to tam Innocenty IV doszedł do wniosku, że tam jest coś więcej niż problem personalny. Dlatego, że Innocenty III cały czas szukał
kandydata idealnego na cesarza, który będzie narzędziem kościoła. Innocenty IV doszedł do wniosku, że tych idealnych kandydatów, którzy się nie sprawdzili i którzy jak stawali się cesarzami, natychmiast buntowali się przeciwko papieżowi, to jest zbyt dużo. I że znajduje się tutaj jakiś błąd natury strukturalnej, który powoduje, że każdy kolejny cesarz, się kandydat na cesarza, po obiorze na cesarza, natychmiast łamie umowy zawarte z kościołem i zaczyna kościół prześladować i przede wszystkim chce powoływać biskupów. W czym jest problem? Innocenty IV doszedł do wniosku, że problemy strukturalne mają dwojaki charakter. Po pierwsze, sam cesarz jako figura polityczna nie jest osobą znaczącą. Dlaczego? Dlatego, że dobra bezpośrednie należące do cesarza stanowią parę procent wszystkich ogólnych ziem cesarstwa. Dlatego też siła militarno-polityczna cesarzy jest stosunkowo niewielka i nie jest ona specjalnie większa od jakichś tam największych feudałów cesarskich, którzy temu cesarzowi formalnie podlegają. I w jaki sposób cesarze rozwiązują ten problem? A mianowicie rozwiązują ten problem poprzez inwestyturę świecką biskupów. Około 1/6, 1/7 ziem cesarstwa to były lenna biskupie. I to były jedyne lenna, na obsadę których wpływ posiadał cesarz. Jeżeli wziął on swoje własne ziemie, które stanowiły tam, nie wiem, dajmy na to 4% ziem cesarstwa i do tego wziął te 15% ziem lennych należących do biskupów, to razem dawało to powiedzmy 1/5 ziemi w cesarstwie, co powodowało, że cesarz był najznaczniejszym, najbogatszym, mogącym wystawić najliczniejszą armię aktorem w cesarstwie. Ale to było możliwe tylko pod warunkiem, że cesarz będzie mianował biskupów. I dlatego też każdy kolejny kandydat na cesarza, w momencie, w którym zostawał cesarzem, musiał próbować dokonać inwestytury świeckiej biskupów po to, aby posiadać wpływy polityczne za pomocą tych biskupów i móc organizować armię, której trzon stanowili rycerze z dóbr biskupich. Dlatego mówi Innocenty IV, to jakby skazywało każdego kolejnego idealnego kandydata na cesarza na to, aby po wybraniu go na cesarza zostawał pierwszym buntownikiem. Dlatego, że inaczej nie był w stanie realnie rządzić cesarstwem. To jest pierwszy powód strukturalny. Powód drugi strukturalny, wskazany przez Innocentego IV, ma charakter, jakbyśmy dzisiaj ładnie powiedzieli, geopolityczny. O cóż chodzi? A mianowicie chodzi o strukturę terytorialną samego cesarstwa. W skład cesarstwa wchodzą bowiem Niemcy na północ od Alp. W skład cesarstwa wchodzi, mówię oczywiście o panowaniu okresu Fryderyka II, Sycylia, Neapol, czyli południowe Włochy. I teraz każdy z tych następców Fryderyka II będzie chciał dokonać połączenia lądowego pomiędzy północną częścią cesarstwa i południową. A to połączenie lądowe idzie przez państwo kościelne i przez Lombardię, gdzie są połączone sojuszem z papiestwem miasta włoskie na czele z Mediolanem. Dlatego też Innocenty IV doszedł do wniosku, że każdy kolejny cesarz będzie próbował zjednoczyć ziemie cesarskie i będzie próbował zapanować nad Italią. Czyli innymi słowy, to nie jest kwestia tego, czy tam na czele cesarstwa będzie stał jakiś Fryderyk, Otton, Wilhelm czy ktoś, tylko jest problem strukturalny, że cesarz, aby wzmocnić swoją władzę, musi uzyskać prawo mianowania biskupów, bo inaczej nie posiada dochodów i armii, bo to jest jedyny, bym powiedział, element w cesarstwie biskupi lojalni wobec niego, którzy nie są dziedziczni i których cesarz może swobodnie powoływać. No i po drugie,
Cesarze, chcąc zjednoczyć ziemię pod swoją kontrolą, chcąc, nie chcąc, muszą chcieć zagarnąć Italię włącznie z państwem kościelnym i połączyć dobra z północy i z południa. I dlatego, mówi Innocenty IV, to jest jakby tutaj jego wniosek, problem nie dotyczy osoby wybranej na cesarza i wskazanej przez papieża. Problem ma charakter instytucjonalny. To nie jest osoba, to jest instytucja. Dlatego też Kościół jest w stanie dominować nad Europą i Rzym jest w stanie przewodzić politycznie Europie pod warunkiem faktycznej likwidacji cesarstwa. I to jest idea nowa, własna Innocentego IV. Innocenty III, jemu chyba nigdy nawet przez głowę nie przyszło, że mogłaby być Europa bez cesarza. Dlaczego? Bo Innocenty III, przypominam z mojego wykładu o Innocentym III, uważał, że jest w czele stworzenia Bóg, który przekazał władzę papieżowi, papież przekazuje władzę polityczną cesarzowi i rządzi światem politycznym za pośrednictwem cesarza. No i mówi Innocenty IV, i to nie ma prawa działać, bo ten element w postaci cesarza musi się zbuntować przeciwko papieżowi, no bo są te dwa elementy instytucjonalne, czyli właśnie ta kwestia powoływania biskupów i kwestia zjednoczenia, komasacji, można powiedzieć, dóbr cesarstwa na północ i na południu i Rzym jest po drodze. I nie ma po prostu innej możliwości. Stąd też, kiedy w roku 1250 umiera Fryderyk II, Innocenty IV zbudował całą koalicję europejską, uniemożliwiając synowi Fryderyka II obiór na cesarza. I ostatecznie Innocentemu IV udało się, że cesarz nie został ponownie obrany. Przez 23 lata panowało wielkie bezkrólewie, czy właściwie po polsku bezcesarzowie, tak należałoby powiedzieć, w cesarstwie. Przez 23 lata nie było cesarstwa. Znaczy było cesarstwo, ale nie było cesarza. Cóż to oznaczało? Przez 23 lata wszystkie poszczególne księstwa niemieckie, wolne miasta Rzeszy, księstwa jakieś tam sycylijskie i tak dalej, całkowicie poddzielały się od wspólnej struktury cesarskiej. I po 23 latach tak naprawdę był to już luźny zupełnie zlepek, taka konfederacja niezależnych księstw i państw, których już nic nie spajało. I to był cel zrealizowany przez Innocentego IV, właśnie w faktycznej likwidacji cesarstwa. Kiedy po 23 latach, no rzeczywiście to po śmierci Innocentego IV, wreszcie zostaje obrany cesarz, to wszyscy historycy stwierdzają, że to już był właściwie pusty tytuł. Dlatego, że cesarstwo, już ludzie się nie czuli związani z cesarstwem. Już przyzwyczaili się, że tego cesarstwa nie ma. Poszczególni książęta nabyli wiele nowych przywilejów od władzy cesarskiej. Ta władza cesarska była nieprawdopodobnie już osłabiona i dlatego tak naprawdę istniał jeszcze ładny tytuł pompatyczny cesarski, ale cesarstwo jako takie, jako struktura już przestała istnieć. Szczególnie istotne jest to, że od cesarstwa w wyniku bezkrólewia odpadła Sycylia i Neapol i tam już nie wrócili nigdy władcy niemieccy i dlatego jakby no nacisk tych takich, można powiedzieć, nożyc z północy cesarskich i z południa od Sycylii został zlikwidowany, co zapewniło Rzymowi absolutną niezależność polityczną i brak zagrożenia ze strony władców niemieckich, którzy chcieliby ten Rzym połknąć po to, aby zjednoczyć swoje północne i południowe posiadłości. I ta nowa koncepcja dotycząca cesarstwa i nowej władzy politycznej oznaczała, że Innocenty IV nie może już rządzić światem politycznym za pomocą instytucji cesarza, tak jak wyobrażał sobie to Innocenty III. Oznacza to, że istnieje papież, który sprawuje, można powiedzieć, swoją funkcję bezpośrednio naprzeciwko władców poszczególnych, królów i książąt, czegoś, co byśmy dzisiaj powiedzieli naprzeciwko rodzących się monarchii narodowych, czy też monarchii terytorialnych w Rzeszy i w Italii.
To oznacza, że nie ma pośrednika pomiędzy papieżem a wszystkimi tymi państwami w postaci cesarza, jest papież i są te instytucje. Mówiąc wprost, Innocenty IV wspiera program budowy państw narodowych lub też terytorialnych przeciwko strukturze uniwersalnej politycznej w postaci cesarstwa. I to oczywiście zmienia całkowicie model władzy również papieskiej w kwestiach doczesnych. Widzimy to w dekretałach, w równie licznie wydawanych przez Innocentego IV, jak również w dokumencie programowym z 1245 roku, Eger qui levia, no tak swobodnie przetłumaczmy to na polski jako ulżyć choremu czy ulżyć cierpiącemu, czyli mówiąc wprost, w jaki sposób uleczyć problemy europejskie, tak trzeba by to powiedzieć opisowo. A mianowicie mamy tutaj nową zupełnie koncepcję władzy papieskiej. Otóż papież pełni pełnię władzy politycznej nad światem bez pośrednictwa cesarza. I uwaga, jeżeli nie ma cesarza, to zanika coś, co charakteryzowało pewien dualizm doktryny prawno-politycznej Innocentego III. A mianowicie Innocenty III twierdził, że normalnie władzę polityczną nad światem Kościół powierzył cesarzowi. I cesarz rządzi, sprawuje władzę polityczną. Jeśli papież czegoś chce, to wtedy informuje o tym cesarza i cesarz to zarządza w imieniu swoim. U Innocentego IV tej konstrukcji być nie może. Zostaje druga konstrukcja Innocentego III, a mianowicie czasami są przypadki ekstraordynaryjne, nadzwyczajne, kiedy cesarz czegoś nie jest w stanie zrobić, bo nie ma takiej możliwości politycznej. Na przykład, nie wiem, władza cesarska nad Anglią czy Francją jest iluzoryczna, dlatego trudno, żeby cesarz na przykład coś rozkazał, nie wiem, miastu Londyn albo Paryż, bo nie ma takiej możliwości. Dlatego w takiej sytuacji przychodzi władza nadzwyczajna papieska i papież interweniuje bezpośrednio w jakąś kwestię. Lub też drugi przypadek, kiedy cesarz źle rządzi, to wtedy jego decyzje są przez Innocentego III podważane i następuje bezpośrednia interwencja papieska w sprawy cesarstwa. Ale tutaj jakby tego problemu nie ma, bo już nie ma cesarza u Innocentego IV. W takiej sytuacji oznacza to, że papież posiada władzę bezpośrednią w różnych kwestiach nad światem, nie jako władzę nadzwyczajną w stosunku do normalnych uprawnień cesarskich, tylko jako władzę codzienną, byśmy powiedzieli. Czyli papież się nie komunikuje ze światem chrześcijańskim politycznym za pośrednictwem papieża, tylko komunikuje się bezpośrednio, a więc posiada bezpośrednią komunikację i władzę polityczną w stosunku do książąt, królów, miast itd. Oznacza to, że papież sam wydaje bezpośrednio na przykład różnego rodzaju polecenia królom, książętom czy miastom. Znika ten typowy właśnie dualizm prawniczy dla Innocentego III, władza pośrednia za pośrednictwem cesarza i rzadkie, wyjątkowe przypadki, kiedy papież musi bezpośrednio. U Innocentego IV, ponieważ nie ma cesarza, jest tylko i wyłącznie władza bezpośrednia. I Innocenty IV twierdzi, że z tego powodu wszyscy chrześcijanie podlegają bezpośrednio papieżowi. I papież może wydawać różnego rodzaju akty prawne dotyczące poddanych poszczególnych królów, książąt czy obywateli miast bez pośrednictwa jakiegoś tam cesarza, bo go nie ma, tylko może wydawać te akty prawne bezpośrednio. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że stanowi to zapowiedź konstrukcji nowożytnego państwa, takiego państwa, jakim my dzisiaj żyjemy. W państwie średniowiecznym, kiedy król chciał na przykład wydać jakieś prawo czy jakieś zarządzenie dotyczące chłopów,
to wysyłał prośbę do danego feudała, księcia na przykład, że prosi go, żeby coś tam zrobił i ogłosił to chłopom. I ten feudał to robił. Innymi słowy, król nie mógł zrobić tego bezpośrednio sam. No i jeśli feudał mu na przykład tego nie chciał zrobić, no to król się musiał sądzić z feudałem, nie mogąc bezpośrednio zaangażować się w jakiś interesujący go problem dotyczący chłopów tego feudała. I nowożytne państwo polega na tym, że władza centralna, czyli władza suwerenna, ma prawo wydać ustawy dotyczące wszystkich obywateli bezpośrednio. Tak jak to dzisiaj się dzieje, Sejm uchwali ustawę i ona dotyczy bezpośrednio wszystkich obywateli, bez żadnego pośrednictwa jakichś panów feudalnych. Innocenty IV właśnie taką konstrukcję tworzy, oczywiście dotyczącą chrześcijaństwa i problemów kanonicznych. I problemów politycznych również, które wiążą się z religią. To znaczy papież wydaje bezpośrednio jakiś akt prawny, wydaje dekretał dotyczący jakichś kwestii kanonicznych i żaden cesarz nie będzie tego, prawda, potwierdzał, ogłaszał i tak dalej. Po prostu jest to decyzja papieska. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, nie ma instytucji cesarza, który wydaje polecenia poszczególnym królom, książętom i miastom. I jeżeli król czy książę nie usłuchał rozkazu cesarskiego, to cesarz miał prawo kogoś takiego odwołać z funkcji, uznając, że jest to złamanie prawa lennego, i mianować innego, który ten akt prawny ogłosi. No ale tutaj znów kolejny raz ten sam problem. Nie ma cesarza. Dlatego to oznacza, że tym, który może odwołać poszczególnych władców lokalnych, terytorialnych typu feudalnego, którzy nie wykonują poleceń papieskich, jest już nie cesarz, bo go nie ma, tylko jest sam papież. A to oznacza, że papież ma prawo odwołania przy pomocy interdyktu, czy ekskomuniki, czy w ogóle wymuszenia na przykład dymisji każdej władzy chrześcijańskiej na terenie Christianitas. A więc to oznacza, że nie jest to tylko władza ratione peccati z powodu grzechu władzy, ale jest to również prawo odwołania z samego tego faktu, że ktoś nie wykonuje polecenia papieskiego. Czyli oznacza to bezpośrednią władzę papieża nad wszystkimi władcami typu feudalnego, bez pośrednictwa cesarza. W ten sposób cała dotychczasowa teoria mówiąca o tym, że władza ma charakter feudalny, papież, cesarz, książęta, zostaje skasowana, jest tylko i wyłącznie papież i książęta. To jest pierwsza, bym powiedział, rewolucja prawna sygnalizująca powstanie nowoczesnego myślenia polityczno-prawnego dotyczącego nowożytnego państwa. Tylko że państwo oczywiście traktowane jest jako cała chrześcijańska Europa, nie jako poszczególne państwa konkretne. Po drugie, ważny element jest również taki, że ponieważ cesarze twierdzili, że posiadają władzę uniwersalną nad światem, nie tylko nad chrześcijanami, ale również nad poganami, to w takiej sytuacji, ponieważ nie ma cesarza i papież przejął kompetencje cesarskie, to oznacza, i to Innocenty IV mówi wprost, że papież posiada również władzę nad poganami. Czyli można powiedzieć, papież skupia władzę polityczną, która nie zna kwestii konfesji poddanych i skupia pełnię władzy duchowej. Stąd też, no, oczywiście jest to, bym tutaj powiedział, no, koncepcje bardzo mocno nowe, innowatorskie, wynikające z instytucjonalnego zniesienia władzy cesarskiej i przejęcia wszystkich politycznych kompetencji cesarskich przez papieża. Czy pomysł się ten przyjął?
Zdecydowanie należy powiedzieć, że pomysł Innocentego IV się nie przyjął, chociaż rzeczywiście można powiedzieć, dokonał on w likwidacji praktycznej władzy cesarskiej, która się nigdy nie podniosła, jednakże władzy papieskiej nie udało się przejąć tych wszystkich kompetencji cesarskich. Dlaczego? Po pierwsze, zupełnie nie przyjęła się doktryna Innocentego IV, iż posiada on pełnię władzy nad poganami. Innocenty IV twierdził, że przejmując uprawnienia cesarskie, ma on również prawo dysponowania koronami pogan, które to uprawnienie przypisywano cesarzu. Inna sprawa, że cesarze nie byli w stanie go egzekwować w praktyce, ale przypisywano im takie uprawnienie. Innocenty IV przypisuje sobie w takiej sytuacji również uprawnienie do zdejmowania z tronów władców pogańskich i obsadzania w to miejsce innych władców. Jak wiemy, nauczanie Kościoła nie przyjęło tej formuły. Na przykład, jeśli sobie weźmiemy świętego Tomasza z Akwinu, to święty Tomasz z Akwinu wyraźnie mówi, i tak się to potem przyjęło w nauce katolickiej, że Kościół posiada uprawnienia do władzy wyłącznie nad ochrzczonymi. Ci, którzy nigdy nie byli ochrzczeni, wymykają się władzy kościelnej. Jak sobie sięgniemy do sumy teologicznej 2.2, 10.10, to przeczytamy, że władcy pogańscy, państwa pogańskie, mają takie samo prawo do istnienia jak państwa chrześcijańskie, są tak samo prawomocne, ponieważ państwo pochodzi z natury i należy utrzymywać z nimi, mówię o chrześcijanach, całkowicie normalne relacje polityczne i dyplomatyczne, o ile państwa pogańskie przestrzegają prawa natury, czyli zasad sprawiedliwości, dotrzymywania umów, prawda, i tak dalej, i są to prawowite państwa same w sobie. Także ta koncepcja Innocentego IV nie została w żaden sposób uznana i zaakceptowana przez Kościół powszechny. I można powiedzieć, no, stanowi ona tylko i wyłącznie pokłosie, no, faktycznej likwidacji władzy cesarskiej, no i tego w gruncie rzeczy dosyć mitycznego cesarskiego uprawnienia kontroli również władz pogańskich i państw pogańskich, bo jak mówię, cesarz oczywiście w praktyce żadnej takiej władzy nie posiadał nad żadnym państwem pogańskim. I również Innocenty IV w takiej sytuacji realnej władzy żadnej nad żadnym państwem pogańskim nie był w stanie odziedziczyć. Druga kwestia, która nas tutaj interesowała i o której wspomniałem, że to była zupełnie nowa, innowatorska koncepcja papieża Innocentego IV, to jest ta likwidacja tego podziału na władzę papieską pośrednią i bezpośrednią i stwierdzenie, że papież jest władcą bezpośrednim chrześcijan i może się z tymi wszystkimi chrześcijanami poddanymi poszczególnych królestw komunikować bezpośrednio. Jest to myśl, która nie w ówczesnym czasie, czy w Europie XIII wieku, była myślą zupełnie, bym powiedział, rewolucyjną. To znaczy myślą, która zupełnie nie odpowiadała mentalności ówczesnych ludzi. Mentalność ówczesnych ludzi była niezwykle hierarchiczna, taka bym powiedział gradacyjna. W tej koncepcji było oczywiste, że jest papież, pod papieżem może być cesarz, pod cesarzem król, pod królem książę, pod księciem jakiś tam hrabia, prawda, i tak dalej. To było, że tak powiem, ta hierarchia feudalna była bardzo głęboko zakorzeniona w myśli chrześcijańskiej średniowiecznej Europy. I pomysł Innocentego IV, że tą hierarchię można, no, unieważnić de facto. I ten, kto stoi na czele całej struktury, może bezpośrednio komunikować się, wydawać polecenia, stanowić prawo dla wszystkich tych, którzy znajdują się na wszystkich dotychczasowych szczeblach tej struktury, był pomysłem zupełnie rewolucyjnym i pomysłem, który nigdy nie wyszedł, bym powiedział, poza dokumenty papieskie do praktyki, a przynajmniej nie wyszedł w tej epoce.
Jest to jednakże oczywiście pomysł zupełnie nowatorski, oparty na prawie rzymskim, cesarskim, które mówiło, że cesarz jest bezpośrednim zwierzchnikiem wszystkich obywateli cesarstwa, bez żadnych tam feudalnych struktur, których średnio starożytny Rzym nie znał. I ta koncepcja zaaprobowana i przyjęta przez Innocentego IV do prawa kanonicznego, ona, można powiedzieć, zmaterializowała się w Europie, ale nie wtedy, kiedy on panował, czyli tam rok 1250. Ona się tak naprawdę zaczęła materializować w Europie około XIV-XV wieku, czyli mniej więcej 100-200 lat później. I tutaj można powiedzieć, że Innocenty IV wyprzedzał swoją epokę. Dlaczego wyprzedzał? Dlatego, że był wybitnym prawnikiem, pracującym na dekretałach Innocentego III, ale pracujących w myśl kategorii prawa rzymskiego. A prawo rzymskie wtedy do Europy dopiero wchodziło i dlatego jeszcze nie zostało powszechnie przyjęte. I to, co Innocenty IV pisał o tej bezpośredniej relacji pomiędzy papieżem i wszystkimi chrześcijanami, zarówno jako osobami, członkami kościoła, jak i poddanymi poszczególnych państw, to wejdzie w przyszłości zarówno do prawa kanonicznego, i teraz jest dla nas oczywiste, że papież, stanowiąc jakiekolwiek dokumenty kościelne, kieruje je nie tylko do biskupów, ale do wszystkich wiernych, czyli można powiedzieć również z pominięciem całej hierarchii kościelnej je kieruje. Jest to dla nas dzisiaj oczywiste, ale no jak mówię, to do tej koncepcji prawnej wtedy jeszcze Europa nie była przygotowana, jest to mniej więcej 100-200 lat później się ta koncepcja zaczyna popularyzować. I ta koncepcja Innocentego IV jest w moim przekonaniu również podpatrzona przez legistów, czyli prawników królewskich, którzy również pracowali na prawie rzymskim publicznym i również tam przeczytali, w tymże prawie rzymskim publicznym, że suweren jest bezpośrednim zwierzchnikiem wszystkich poddanych i może pomijać drabinę feudalną. Trwa wśród historyków prawa dyskusja na temat tego, na ile legiści królewscy przeczytali to bezpośrednio u prawników rzymskich, a na ile zaczerpnęli to za pomocą kanonistów i teorii prawa kanonicznego, a po raz pierwszy została ta koncepcja zastosowana do władzy papieskiej. No ja nie jestem w stanie rozstrzygnąć tutaj tej kwestii, ale generalnie trudno nie zauważyć, że te koncepcje są ze sobą zbieżne. I tutaj można powiedzieć, że Innocenty IV tworzy podstawy rozumienia Kościoła jako nowożytnej struktury, bez tej całej hierarchii feudalnej, gdzie zwierzchnik bezpośrednio się może kontaktować z kimś, kto jest na samym dnie drabiny, prawda, w tej strukturze. Jest to rzeczywiście myśl zupełnie nowatorska. W praktyce bym powiedział, że usunięcie cesarstwa z tej całej struktury feudalnej przez Innocentego IV owocuje jednym efektem, którego Innocenty IV nie przewidział. A mianowicie Innocentemu IV wydawało się, że jeśli zlikwiduje pośrednika w postaci cesarza, to będzie ta struktura wyglądała tak, że jest papież jako suweren zarówno religijny, jak i doczesny i będą chrześcijanie będący nominalnymi poddanymi różnych państw i papież będzie zarówno w sferze politycznej, jak i religijnej zarządzał chrześcijanami będącymi równocześnie poddanymi swoich władców. W praktyce wyglądało to inaczej, nieco inaczej niż się wydawało Innocentemu IV, dlatego że likwidacja tej czapy cesarskiej nad światem politycznym średniowiecza spowodowała emancypację i wzmocnienie się powstających wtedy państw narodowych. Jak to się ładnie nazywa w nauce historii, monarchii narodowych. I one nagle zostały, można powiedzieć, zlikwidowana im ta czapa cesarska i w tej sytuacji wszystkie one zaczęły się uważać za suwerenne monarchie, które nie podlegają żadnemu cesarzowi, a więc są suwerennymi politycznie jednostkami, politycznie państwami. Co więcej zresztą, Innocenty IV na przykład legitymizując fakt,
że w roku 1214 pod Bouvines cesarz został pokonany przez armię francuską. Czyli cesarz został pokonany przez armię króla francuskiego, który zgodnie z teorią obowiązującą w średniowieczu był lennikiem cesarskim. Dlatego też Innocenty IV wydał taki słynny dekret mówiący o tym, że legitymizujący ten fakt prawnie, że król Francji nie uznaje nikogo nad sobą, a więc nie uznaje cesarza. I ten dokument jest uważany we Francji po dzień dzisiejszy za początek z punktu widzenia prawnego suwerennej monarchii francuskiej, która nie uznaje nad sobą nikogo, a więc nie uznaje nad sobą cesarza. Co więcej, potem dokument ten był, tak jak spotkałem to, bym powiedział, no, nieco podrabiany i fałszowany w Hiszpanii, iż niby w dokumencie tym, na przykład Francisco de Vitoria o tym pisze, że w dokumencie tym papież Innocenty IV napisał, że królowie Francji i Hiszpanii nie uznają nikogo nad sobą. Nie ma w dokumencie nic o Hiszpanii. Czyli w każdym razie pomysł został, można powiedzieć, przejęty przez prawników europejskich, że skoro nie ma cesarza, no to znaczy to, że królowie żadnemu cesarzowi nie podlegają, a więc są absolutnie suwerenni na terenie swoich monarchii narodowych, co znalazło swój wyraz w takiej znanej formule Rex est imperator in regno suo, król jest cesarzem we własnym kraju, czyli nie ma nad nim żadnego cesarza zewnętrznego. No i wreszcie warto zwrócić uwagę, ja już o tym mówiłem u Innocentego III, pojawia się w literaturze włoskiej takie pytanie, czy Innocenty IV, podobnie jak Innocenty III, był włoskim patriotą. Skąd to się bierze? A mianowicie Innocenty IV uważał i chciał, zresztą nie tylko uważał, że Włochy stanowią, bym powiedział, specjalne miejsce zainteresowania papiestwa, a mianowicie papież pełni władzę taką, bym powiedział, bezpośrednią, jest nawet nominalnym władcą środkowych Włoch w postaci państwa kościelnego. Znajduje się pod specjalnym, bym powiedział, kuratelą jego sojusz miast lombardzkich, chroniący go przed inwazjami od północy ze strony Niemiec. No i tutaj ciekawa rzecz, a mianowicie Innocenty IV bardzo chciał do państwa kościelnego albo włączyć bezpośrednio Neapoli, Sycylię, czyli południowe Włochy, albo też chciał, aby władcy tam rządzący byli książętami lennymi papieża. Czyli można powiedzieć, no, był tu jakiś projekt takiej konfederacji włoskiej, która miałaby zapewnić papieżowi niezależność. Ja bym tutaj w odróżnieniu od niektórych włoskich historyków nie szukał może jakiegoś wczesnego nacjonalizmu włoskiego. Raczej bym szukał chęci zapewnienia papiestwu i Rzymowi niezależności politycznej poprzez stworzenie takiego, bym powiedział, kordonu sanitarnego w postaci północnych i południowych Włoch, które miały zabezpieczyć miasto Rzym i państwo kościelne przed ewentualną agresją, ale co de facto oczywiście oznaczało konieczność stworzenia jakiejś wspólnoty panitalskiej, czyli takiego coś w rodzaju włoskiego państwa narodowego o teokratycznym charakterze. Niestety plan papieski nie został zrealizowany po śmierci papieża, bowiem południowe Włochy znalazły się w posiadaniu dynastii francuskiej i dopiero zostały zjednoczone w wieku XIX. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o Innocentego IV. Jak mówię, chciałem zwrócić Państwu uwagę na to, że jest to papież pozostający wybitnie w cieniu Innocentego III, a w moim przekonaniu, z punktu widzenia koncepcji politycznych i prawno-politycznych, jest to papież, który znamionuje początki nowożytnej państwowości i nowożytnego rozumienia państwa. No i przede wszystkim papież, który zrozumiał, że nie da się utrzymać tej struktury w postaci papieża, który kieruje światem chrześcijańskim za pośrednictwem cesarza, no bo cesarz jest problemem natury nieosobistej, to nie jest problem osoby cesarza, to jest problem instytucjonalny całego cesarstwa i papiestwo mogło funkcjonować i przewodzić Europie chrześcijańskiej, tylko likwidując cesarstwo, innej możliwości nie było. Innocenty IV to zrozumiał i zrealizował. Przy czym,
co się szybko okazało, to nie papiestwo się w ten sposób stało dominującą siłą polityczną w Europie, tylko monarchie narodowe wtedy powstające, czego z kolei papież Innocenty IV nie przewidział. Bo to w rzeczywistości no, do tej zmiany doszło dopiero 50 lat po jego śmierci. Mam tutaj na myśli spór Bonifacego VIII z Filipem IV Pięknym francuskim, ale to już sobie powiemy na to, o tym w następnym naszym wykładzie. Dziękuję serdecznie. Do widzenia.